Siemanko, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy sobie, przepraszam za tą kamerę, zrecenzujemy sobie Puro Case do HTC One. Mogliście zobaczyć pudełko jego, jak robiłem unboxing właśnie HTC. I tam kilka użytkowników prosiło mnie właśnie, żebym zrecenzował ten produkt. No i pomyślałem, że oczywiście uczynię tak. Tak więc przechodząc do wykonania. Jest to zwykłe, najzwyklejsze TPU i naprawdę wygląda to fajnie. Spodziewałem się, że będzie ten case tutaj przejrzysty. Niestety on jest taki mleczny i nie widać właśnie całego piękna HTC, niestety. I jedna jest wada, że jestem pewien, że on po pewnym czasie zżółknieje, ten case, bo właśnie case'y TPU w takich kolorach właśnie mają to do siebie, że one po pewnym czasie żółkną. Ja już tu widzę, nie wiem, wy pewnie nie zobaczycie po światło, że tutaj na rantach jest już leciutko taki żółtowawy, naprawdę. No tak więc załóżmy sobie go na urządzenie oczywiście. Jest to oczywiście bardzo prosta instalacja, tutaj nie ma jakiejś dużej, że tak powiem, filozofii. Już jest założony. No i z plusów, oczywiście bardzo fajnie wyczuwalne tutaj klawisze głośności. I za to właśnie cenię Puro, że jak już robiłem tego case'a z TPU, to właśnie ma bardzo fajnie wyczuwalne te przyciski, co też podkreślałem, jak recenzowałem chyba Puro. No to jakiś etui też Puro, on był w takim zielonym kolorku na właśnie SGS-a 3 jeszcze. I właśnie tam też to podkreślałem, że wyczuwalność tych właśnie przycisków jest świetna. No oczywiście u góry musi być odsłonięte, ponieważ przycisk Power służy również jako port podczerwieni, którym możemy sterować nasz dekoder bądź telewizor. Oczywiście wejście na jacka też żadnego problemu. Wycięcie na aparat też bardzo ładnie tutaj wykończone. Wszystko ładnie pasuje na mikrofon. Tłumiące właśnie te dźwięki z otoczenia. Na mikro USB oczywiście też bez problemu wszystko, no i na drugi mikrofon, więc oczywiście on posiada taki wystający element wokół całego telefonu, że jak położymy go w ten sposób na stole, on nie będzie nam ekranem szorował, a to jest też już standard w takich, myślę, case'ach z TPU. No i na tyle właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć, jest logo Puro. Tak więc, jeśli poszukujecie taniego etui do waszego HTC, taniego i dobrego etui, to z całym sercem mogę wam polecić właśnie Puro Case, ponieważ jest bardzo fajnie wykonany, bardzo fajnie wygląda i przede wszystkim jest niedrogi. Więc dzięki za obejrzenie, jeśli spodobał wam się ten film, nie zapomnijcie o łapce w górę, a także o zasubskrybowaniu mojego kanału. Na razie!